Cześć! W tym odcinku pokażę, co zrobić, aby w Fanboxie móc prawidłowo przekierować porty. Żeby to zrobić, najpierw skonfigurujemy połączenie z internetem na protokole IPv4, a potem przypiszemy wybranemu urządzeniu w sieci wewnętrznej stały adres IP. Zaczynajmy! Wchodzimy na stronę 192.168.1.1 i wpisujemy hasło. Znajdziemy je na naklejce. Dzięki temu zalogujemy się do panelu administracyjnego Fanboxa. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane, a następnie Połączenie z internetem. Jeśli Twój login Neostrady ma na końcu ukośnik IPv6, to skasuj to. Zaznacz checkbox poniżej i kliknij Zapisz. Poczekaj chwilę i gotowe. Pierwsza rzecz zrobiona. Przechodzimy do drugiej czynności, czyli przydzielenia naszemu urządzeniu stałego adresu IP w sieci wewnętrznej. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to ustawienie stałego adresu IP w urządzeniu, a drugi to konfiguracja Fanboxa w taki sposób, by przydzielał do danego urządzenia zawsze ten sam adres. Ja skorzystam z drugiej metody, bo jest ona wygodniejsza. Przechodzimy do zakładki Konfiguracja sieci, a następnie DHCP. Na dole strony zobaczymy listę wszystkich urządzeń podłączonych do Fanboxa wraz z aktualnym adresem IP, jaki został im przydzielony dynamicznie z puli DHCP. Aby ustawić adres statyczny dla wybranego urządzenia, wybieramy je z rozwijalnej listy i klikamy Dodaj. Gotowe! Konfiguracja zapisana. Od tej chwili Fanbox będzie przypisywał dla tego urządzenia zawsze ten sam adres IP. W taki sam sposób możesz skonfigurować kolejne urządzenia z listy. Po zakończonej konfiguracji Fanboxa zrestartuj go a potem sprawdź, czy dane na stronie konfiguracyjnej zapisały się. Wykonane wcześniej czynności pozwolą na przekierowanie portu w Fanboxie, o czym opowiem w kolejnym odcinku. Dziękuję i do zobaczenia.